Witam Was, moi drodzy, w ten sobotni poranek. Dzisiaj nagramy sobie taki odcineczek odnośnie podorywki, uprawy pożniwnej. Ale zanim jeszcze do tego przejdę, to pokażę Wam, jak tutaj u nas wygląda sytuacja ze zwożeniem słomy. Dzisiaj mamy 21 sierpnia. Można powiedzieć, że wczoraj spracowaliśmy ostatni kawałek słomy. I zostało nam dzisiaj do zwiezienia chyba około tam 14 belek. Tutaj już Wam pokażę tą pryzmę. Przepraszam, stuk. Tu trochę dołożyliśmy z tej strony, bo tu mieliśmy jeszcze belę z tamtego roku. No i stuk wczoraj z bratem przykryliśmy. Taki dość spory się wydaje. Gorzowskie jeszcze nie otworzyliśmy, ale zostało nam chyba tam 7 czy 8 balotów z tego, więc zaraz będziemy otwierać. No, jak widzicie, stuk. W tym roku zebraliśmy tam ponad 200 bel. W sumie się udało tyle zebrać. Wczoraj z bratem przykryliśmy. Zwykła folia po kiszonkach. To jest folia szara, 160 mikronów. Ona nam została po życie. Ona się fajnie trzyma, bo już drugi rok i ta folia naprawdę fajnie sobie zdaje egzamin. To było podkopane na szpadelek, w to była folia wrzucona, zasypane to ziemią, naciągnięte, na górę poszły opony. Tu z tym nie ma prawa się nic dziać. Mamy naciągniętą, więc fajnie to będzie spływało. Tam jest jakaś, gdzieś tam jakaś dziurka, ale to nie przeszkadza. Tu jest folia zwykła po kiszonce, ta 120 mikronów. No nie wiem, jak to będzie, mam nadzieję, że ona tam się nie porwie w zimę, ale to już będzie do wyrzucenia w następnym roku, już po prostu z tych nowych pryzm, co tu mamy, czyli z tej kukurydzy i tam z gorzowskiej, będziemy to brać. Także tak to jest przykryte. Jeżeli chodzi o to, czy to się zrywa, no nie, tutaj macie stuk z tamtego roku, tu jest akurat plandeka, taka z reklam, to też jest przykopane i to od tamtego roku stoi i nic się z tym nie działo. Jedynie tutaj, że mamy jakąś tam dziurę, to nam lisy to porwały w tym miejscu i tutaj dalej też była przerwana, to ona troszkę bardziej się po prostu, ta dziura no powiększyła się, ale tak to jest wszystko w porządku. Tutaj po prostu odkryliśmy, dołożyliśmy tych nowych bel. W całej pryzmie myślę, że około 350 bel jest, ponieważ w tamtym roku mieliśmy sporo i zostało nam ponad 100. W tym roku zrobiliśmy ponad 200, to myślę, że około 350 tutaj jest. Tutaj mamy kiszonkę z kukurydzy, jeszcze sporo, pryzmy z mieszanki gorzowskiej, no i balotów zostało 2, 4, 6, 8, 9 sztuk. Tutaj mam pół, to sobie wrzucę do paszowozu pół i otworzę nowego. Tutaj odrzuciłem to, co niedobre, to tego nie wrzucam. No i słuchajcie, dzisiaj odcineczek robimy o czym? Dzisiaj będzie odcinek o podorywce, uprawie pożniwnej, jak to się tam nazywa. W różnym regionie różnie to bywa. I tak, co chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o tej podorywce? Powiemy sobie, co to jest w ogóle podorywka i po co ją robić. Czy tam uprawa pożniwna, po co to w ogóle się robi. Druga sprawa, kiedy ją robić. I trzecia sprawa, jak głęboko i w ogóle w jakim celu głęboko, a w jakim celu płytko, kiedy głęboko, kiedy płytko, czy gruberem, czy talerzówką. To też staram się poruszyć w tym odcinku. Także ja lecę sobie ścielić byczką, bo tam mają mokro. Potem będę jechał jeszcze te 14 balotów zebrać, także w dzisiejszym dniu właśnie to Wam opowiem. No i moi drodzy, dlaczego w ogóle wykonujemy uprawę pożniwną? Kiedyś to się nazywało podorywka, ale wytłumaczę, dlaczego teraz już nie robimy tych podorywek, a bardziej uprawiamy pożniwnie, czyli gruberem lub talerzówką. I w ogóle po co robimy tą podorywkę? Jak dobrze wiecie, podorywkę wykonujemy na płytko, czyli 5-10 cm i dlatego, żeby po prostu przerwać parowanie, pierwsza sprawa, czyli zaoszczędzamy tą wilgoć, która jest w glebie. Druga sprawa,
Zwalczamy samosiewy zbóż i chwasty, tak? Pobudzamy je też do tego, żeby one rosły. Te samosiewy, których nie udało nam się odchwaścić w tamtym roku, oczywiście zwalczamy tą naszą podorywką. Natomiast te, które samosiewy chwastów i zbóż, które nam mają skiełkować, no to wtedy pobudzamy je do tego kiełkowania, ponieważ robimy na tą płytką głębokość, tą uprawę pożniwną, więc te chwasty, jeżeli są płytko umieszczone, jak najszybciej nam skiełkują. Druga sprawa, zwalczamy te choroby, które są na tych naszych rżyskach, ponieważ na przykład możecie sobie zauważyć, na niektórych rżyskach one robią się żółte. Jak podejdziecie bliżej, to te liście tych chwastów czy samosiewów zbóż, one po prostu mają na sobie pewne choroby. Także tutaj jest też taka opcja, że my te choroby zwalczamy, mieszamy tą glebę, te choroby też troszkę pozbawiamy tego, że one się rozwijają. I możemy tutaj zyskać to, że po prostu na naszej następnej uprawie będzie to w mniejszym stopniu lub prawie, ta choroba po prostu nie będzie istniała. Natomiast następną opcją jest to wymieszanie resztek pożniwnych, czyli lepsza ich mineralizacja. Jeżeli ktoś z Was słomę tnie, no to wtedy tą słomę musimy wymieszać tym grubarem czy talerzówką, no i to się dużo lepiej mineralizuje, ta słoma. I następna kwestia, jeżeli dajemy wapno lub obornik, lepiej się oczywiście to przyswaja, lepiej się rozpuszcza, szybciej. Jeżeli chodzi o obornik, tutaj nie mamy tak dużych strat azotu. Wiadomo, że obornik po rozrzuceniu musi być przemieszany z glebą lub zaorany. Natomiast zaleca się najpierw przemieszanie z glebą tego obornika, żeby on po prostu był wymieszany z glebą i miał powietrze, miał dostęp do tlenu, żeby on się mógł lepiej rozkładać. Natomiast dopiero później orka. No i tak, w latach mokrych oczywiście możemy delikatnie przesuszyć tą glebę, jeżeli jest bardzo zabita, zasklepiona, to tą naszą uprawą pożniwną tą glebę delikatnie przesuszymy. Wtedy możemy sobie delikatnie na jakieś tam 5 cm uprawić. Natomiast jeżeli mamy tutaj suszę, to tą glebę po prostu zabezpieczamy przed dalszym przesuszaniem i parowaniem, czyli odcinamy tą wierzchnią warstwę gleby, delikatnie podcinamy, ona robi nam takie zabezpieczenie, taką poduszkę z tymi resztkami pożniwnymi i z tą suchą ziemią, robi nam taką poduszkę, która nam zabezpiecza dalszą warstwę gleby przed przesuszaniem się. Dlaczego ogólnie odeszliśmy od podorywek, czyli po prostu po żniwach orało się na jakieś tam 15 cm, no nie wiem, zależy jak kto to robił, 15, 20, może 10. Dlaczego od tego odchodzimy? Jak wiadomo, orka jest dość paliwożerna, pracochłonna, też to wolniej idzie niż jakieś uprawki pożniwne. A więc możecie sobie wyobrazić, że spalacie dużo więcej paliwa na podorywce niż na jakiejś tam uprawie pożniwnej. Dużo szybciej to idzie na uprawie pożniwnej niż na orce. Więc tu też jest czas, paliwo, zużycie maszyny. No i najważniejsza opcja, jeżeli będziemy orać, to wszystko, te samosiewy zbóż i chwastów przerzucamy na dół bruzdy. Więc zanim te samosiewy nam jeżeli te samosiewy nam skiełkują, no to nam się naprawdę sporo czasu jeszcze zejdzie i one dopiero teoretycznie wyjdą, jeżeli będziemy chcieli siać. Wtedy robimy, no i wtedy mamy tak, raz orzemy, potem byśmy musieli jakoś koniec sierpnia, początek września znowu orać. No i to mamy dwa razy orzemy, niepotrzebnie tą glebę przerzucamy, spalamy paliwo, te chwasty dopiero wyjdą, drugi raz musimy to zaorać. I po prostu od tego tutaj społeczeństwo, można tak powiedzieć, że odeszło, ponieważ jest to nieekonomiczne. No i jak wiadomo, dużo ludzi teraz uprawia bez pługa, więc tutaj ta podorywka nam odpada, tak? Weszły tutaj talerzówki, grubery, więc no bez sensu jest tutaj wykonywać podwójną orkę przed siewem tych zbóż ozimych.
No i tak, kiedy w ogóle zacząć podorywkę, czy szybko, czy poczekać troszeczkę po tym ściernisku, aż ono po prostu, nie wiem, poleży po zbiorze tydzień, dwa i dopiero talerzować, czy tam gruberować, czy może właśnie od razu, jeżeli zbierzemy słomę, czy tam zetniemy słomę, to od razu po prostu to robić. Tak jak tutaj widzicie, często na polach można zobaczyć taką oto sytuację, że pole jest już jakoś uprawione, natomiast belki na tym polu jeszcze są. I dlaczego w ogóle ludzie decydują się w ogóle na taki rodzaj uprawy? Już wam mówię. Chodzi o to, że jeżeli robimy uprawki pożniwne, należy zrobić to jak najszybciej. Dlaczego? Pierwsza sprawa, odcinamy parowanie, czyli po prostu pozostawiamy tą wodę w tej glebie, nie przesuszamy tego. Druga sprawa, jeżeli mamy suszę na przykład, podcinamy delikatną warstwę gleby, taką oczywiście, żeby troszeczkę wilgoci jednak wyrzucić, żeby przemieszać tą glebę, żeby po prostu te samosiewy mogły skiełkować, ale jeżeli ją podetniemy, na przykład na jakieś te 5 cm, delikatnie wilgoci będziemy mieć, samosiewy będą sobie wschodzić, ale ta warstwa tych 5-7 cm, którą podetniemy, ona będzie przesychała, natomiast to, co jest pod spodem, już będzie ochronione. Także jeżeli chodzi o czas, w jakim robimy te uprawki pożniwne, no to jest jak najszybciej po zbiorze czy słomy, czy po prostu po zbiorze samego zboża, tak? Czy tam rzepaku. Dlaczego jeszcze robimy to jak najszybciej? Ponieważ na takim ściernisku rozwijają się jakieś tam choroby, patogeny. Należy to po prostu przerwać po pierwsze jakieś chwasty, jeżeli zostały na ściernisku. Drugie, że patogeny i jakieś choroby też, robiąc tą uprawkę pożniwną, po prostu przerywamy to rozprzestrzenianie się dalej tych chorób. Tak jak już wam mówiłem, ograniczamy parowanie. No i trzecia sprawa. Jeżeli szybko po prostu to zrobimy, czyli szybko przemieszamy tą glebę, na przykład ze ściętą słomą, no to mamy szybszy, po prostu więcej czasu na rozłożenie się tych resztek pożniwnych. Jeżeli ktoś sieje wapno czy tam obornik, no to wiadomo, że jeżeli mieszamy z tą glebą, no to szybciej też to nam się będzie rozkładać, jeżeli to jest przemieszane, niż na przykład jeżeli rozrzucimy wapno, ono będzie sobie leżało. No to na ściernisku ono się nie rozłoży tak szybko, niż wymieszane z tą ziemią. I tak, następna kwestia, moi drodzy, jak tą podorywkę robić, żeby to w ogóle miało sens? Głęboko czy płytko? I tu wam powiem, że jest zakres podorywki od 5 do 10, no tam góra 12-13 cm. Dlaczego w taki sposób? Ponieważ tak, jeżeli mamy sucho, robimy tą podorywkę delikatnie głębiej, żeby wyrzucić troszkę tej mokrzejszej, wilgotnej ziemi na zewnątrz, żeby samosiewy mogły skiełkować. Druga sprawa, jeżeli jest mokrzej, wtedy robimy to płycej, ponieważ nie ma sensu robić tej podorywki tak głęboko, przepalać tego paliwa, nie ma sensu robić po prostu tego ciągnika męczyć, ponieważ mamy tą glebę wilgotną, zrobimy płydzej i oczywiście i tak nam te samosiewy wzejdą. Trzecia sprawa, jeżeli mamy słomę na polu, żeby to dobrze wymieszać, musimy to zrobić troszeczkę głębiej oczywiście, tak? Czyli jeżeli macie dużo słomy, robimy głębiej, żeby ona się dobrze wymieszała z tą glebą i dobrze te resztki, żeby się zmineralizowały, oczywiście lepiej i szybciej, jeżeli to zrobimy głębiej. No wiadomo, jeżeli nie mamy słomy na ściernisku, no to wtedy nie musimy aż tego robić tak głęboko, natomiast jeżeli ją mamy, robimy ją głębiej. Tak jak tutaj widzicie, zrobiona podorywka. O, tutaj mamy, no nie wiem ile, maksymalnie tam jest 8 cm. Także jak najbardziej w porządku. Ci, którzy zbierają słomę z pola, no to wiadomo, że tej podorywki nie muszą robić aż tak głęboko, ponieważ to jest niepotrzebne. Niepotrzebnie jest po prostu tą glebę przesuszać i wyrzucać tą warstwę ziemi. Czyli jakbyście chcieli zrobić na 20 cm, to niepotrzebnie jest wyrzucanie tej wilgotnej warstwy
na zewnątrz. Chyba, że robicie głęboszem, tak? No to wtedy głębosz tnie, porusza, ale on nie wyrzuca tej ziemi na zewnątrz. Więc tutaj bezsensowne byłoby jakieś robienie tej podorywki na nie wiadomo